Wszystko się o hajs rozchodzi, no bo jak zatrudnisz pracownika, który nie wykonuje usług, to ten pracownik na siebie jakby nie zarabia w taki widoczny sposób, tak? Czyli nie podbija ci obrotu do góry w żaden sposób, chyba że no sprawi, że ty możesz przez to wykonywać więcej usług. No ale jeżeli ty chcesz iść na urlop, nie wiem, masz L4 cokolwiek, no to wiadomo, że ten pracownik cię nie zastąpi w tej pracy, bo tego nie potrafi. Więc to tak naprawdę, czy to powinien być pracownik asystent, czy asystent, który wykonuje usługi, czy tylko usługodawca, no to tak naprawdę zależy od tego, na co cię stać i czego tak naprawdę się potrzebuje. Przede wszystkim jeden pracownik, który robi usługi, to w ogóle ciężko w ogóle mówić o tym, żeby on ci przynosił jakiś dochód. Tak naprawdę. No to jest po prostu taki pracownik, który sprawia, że ty się możesz dalej gdzieś tam rozwinąć, ale żebyś z tego miał nie wiadomo jaką kasę, no to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. I ja uważam, że tak najlepiej o jakimś zarobku można mówić dla pracodawcy, jeżeli już masz tak 3-5 pracowników, to gdzieś tam jak masz to dobrze wyliczone, to zaczniesz zarabiać na siebie z tego, że oni to ogarniają. Natomiast poniżej tych 3-5 pracowników, no to tak naprawdę nie masz szansy na urlop L4 i tak dalej. Jeśli interesują Cię ciekawe rozmowy z kozakami branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NSP Nano i NSP Pico. Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek wypoczynkowy Wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiejszą moją gościnią jest Magdalena Bieczek. Magdalena jest właścicielem 2 salonów kosmetycznych w Katowicach, jest trenerką, linergistką. Dodatkowo szkoli i doradza właścicielom innych salonów w kwestiach organizacyjnych i zatrudnienia. Zgadza się wszystko? Zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc tak, dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie głównie porozmawiali właśnie o tym, czym się dodatkowo zajmujesz. Czyli w czym doradzasz innym salonom, no i też czego ty jak najbardziej słyniesz, nie? Czyli ze wszystkimi rzeczami a propos zatrudnienia ostatnio. Tak, wiesz co, no ja robię dużo rzeczy. Przede wszystkim pracuję w salonie z moimi pracownikami, natomiast no ostatnio się tak jakoś dzieje, że no tych pracowników mam całkiem sporo, bo 21. No i jakby to samo z siebie wychodzi, że ludzie potrzebują pomocy w zatrudnianiu, nie radzą sobie, szczególnie w tej naszej branży beauty, ona całkiem łatwa nie jest. No i tak samo z siebie wyszło, że zaczęłam po prostu doszkalać, doradzać, robić konsultacje pracodawcom właściwie, jak to zrobić, żeby było dobrze i żeby się to rozwijało mniej więcej tak jak u mnie, bądź lepiej. Wiesz co, a propos, zanim ci zadam jeszcze pierwsze pytanie, właśnie dzisiaj rozmawiałem z taką dziewczyną i się dość mocno ucieszyła a propos zatrudniania, bo ona mi powiedziała, że miała taką sytuację, że miała dość duży salon kosmetyczny, ale przegapiła to wszystko, moment, w którym wszyscy pracownicy zaczęli się zmawiać przeciwko niej. I efekt jest taki, że jednego dnia wszyscy odeszli, otworzyli salon 5 metrów obok niej praktycznie, a ją zostawili z terminami na 3 miesiące do przodu. No i tam kwestia umów była dość mocno, może nie, że nie domknięta, że na czarno robili, tylko po prostu kary umowne były delikatnie lekko półśmieszne albo nie do wyegzekwowania, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. No ciężki temat zacząłeś. Ale to jeszcze go nie poruszamy, tam dojdziemy do tego spokojnie. Dobrze. Najpierw chciałbym jeszcze ciebie bardziej poznać, przedstawić jakby naszym oglądającym i tak dalej. Twoja przygoda z branżą kosmetyczną zaczęła się w 2008 roku. Od czego? Jakiej usługi wtedy zaczynałaś? I czemu w ogóle w branży beauty się znalazłaś? Wiesz co, ja wtedy urodziłam dziecko. Dzisiaj poznałeś nawet. I byłam na macierzyńskim. Nie było za bardzo co robić. Ja zawsze byłam tak plastycznie trochę bardziej, że tak powiem, uzdolniona. No i poszłam w makijaż. Ja ten makijaż już w liceum wykonywałam też swoim koleżankom jakoś tam po macoszemu. No i poszłam w makijaż, zaczęłam od sesji zdjęciowych, od malowania. No i tak jakoś wyszło, że z tego makijażu zasłynęłam. Tak naprawdę byłam wtedy na tamten czas jedną z lepszych wizażystek tutaj w okolicy. Już mnie oczywiście dziewczyny prześcignęły wszystkie, bo się zajmują tylko tym, a ja poszłam trochę w innym kierunku. No i poza tym makijażem jednocześnie robiłam szkołę kosmetyczną, potem fryzjerską. No i potem jakby poszerzałam cały czas swoją ofertę usług, żeby jakby na tym zarabiać, no bo na samym makijażu nie szło zarabiać, tak? No bo to jest taka usługa okazyjna. Mhm. Czy odpuściłaś wizaż ze względu na zarobki, a nie dlatego, że czułaś, że ta branża może się delikatnie nasyca, przesyca i chciałaś po prostu
bardziej się rozwijać, żeby uciekać z tego wszystkiego. Nie, wiesz co, nie, broń Boże, ja wizaż do dzisiaj wykonuję. Nie mam na niego za dużo czasu, bo klientki chcą być zapisane, wiadomo, na kilka miesięcy do przodu. Natomiast ja go dalej robię, dalej go bardzo lubię robić. Doszkalam z niego moich pracowników. No i ja go nie odpuściłam, tylko że jakby no wizerz, tak jak mówię, to jest usługa okazjonalna, tak? Czyli my go robimy na śluby, śluby są w piątki, soboty, teraz już są też czwartki i każdy inny dzień tygodnia. Natomiast no na tamten czas, żeby się utrzymać z dwóch dni tygodnia w tygodniu w pracy, no to wiadomo, że no kiepsko. Więc trzeba było zacząć robić usługi, które klientki mogą robić cyklicznie, czyli raz w miesiącu, typu rzęsy, paznokcie, stylizacja brwi. No i tak to się zaczęło. Na twojej stronie internetowej wyczytałem, że jesteś jako jedyny pracownik jakby w tym salonie, który zajmuje się i jest w stanie zrobić wszystkie usługi. Ale przy okazji przeczytałem, że głównie kładziesz nacisk na makijaż permanentny, na usuwanie, no i tak samo jak teraz mówisz, na wizaż. Resztę totalnie odpuściłaś, czy dalej tam gdzieś uczestniczysz w tym? Wiesz co, plus jest taki, tej mojej, że tak powiem, wielozadaniowości, że ja właśnie teraz to wykorzystuję w momentach, kiedy doszkalam nowych pracowników. Nie ma czegoś takiego, że mi pracownik powie, ale tego się nie da zrobić, bo ja zaraz wstanę i mu pokażę, że to się da zrobić, tak? Jeżeli pracownik ma z czymś problem z każdej dziedziny u mnie w salonie, to ja mu też z tym pomogę, bo jakby przeszłam już swoją drogę w tym wszystkim. No i to jest uważam super, bo no jednak prowadzić salon bez wiedzy o tym, jak ta praca wygląda od środka, no to jest trochę trudniej. No i tak jak mówiłam, zaczęłam od makijażu, później przeszłam przez stylizację rzęs, stylizację paznokci, szkołę kosmetyczną, szkołę fryzjerską, masę kursów przebyłam, no i jakby moje klientki, które do mnie chodziły na stylizację brwi i rzęs, zawsze mówiły: Boże, Magda, zacznij robić ten permanentny, ja do ciebie przyjdę. No ja mówię, nie, ja nie chcę nigdy w życiu robić permanentnego makijażu, jestem temu totalnie przeciwna, bo w ogóle tak było i byłam totalnie na nie. Ja pamiętam, jak moja siostra sobie poszła zrobić permanentny do kogoś innego i mówię: Boże, Kasia, po co ty to robisz? Przecież tego nie zmyjesz, a jak się będziesz chciała pomalować normalnie, no to co dalej? No i to był taki bodziec, potem to u niej zobaczyłam, kurde, no może to nie jest takie tragiczne, że jakoś się da z tym żyć, makijaż jestem w stanie okolicznościowy na tym też zrobić, no potem poszłam sama na makijaż permanentny, no a potem już tak mówię, no dobra, no to może się wyszkolę, no i tak się od tego zaczęło, że zaczęłam robić ten permanentny, potem laser, no bo wiadomo, jak się robi permanentny i się nie posiada lasera, no to w dzisiejszych czasach trochę jest jakby no ciężko to przeżyć, bo co druga klientka wymaga usuwania tak naprawdę, no może przesadziłam z tym, że co druga, ale no wszystkie klientki, które robiły kiedyś ten makijaż permanentny, no to tam nie jest za dobrze, albo takie, które źle trafiły. No, więc usuwania robię teraz bardzo dużo też. No i w międzyczasie też szkole, a inne usługi robię, no tak jak mówię, albo jak mam pracownika na L4, albo teraz mam taki okres akurat, że mam stylistkę rzęs na L4, więc klepię rzęsy w międzyczasie po pracy. No i właściwie tyle. Co do lasera i makijażu permanentnego, też jest to, że oprócz tego, tak jak powiedziałeś, że dość wiele osób było pań takich, które albo średnio trafiły, albo była taka moda na czarne plemniki na płuczoła, zupełnie nie tam, gdzie włosy rosną. Ale dwa, tą skórę też fajnie od czasu do czasu po prostu oczyścić, nie? No bo ile można też pchać tych warstek permanentnego do skóry. To fakt. Ale jak mówiłaś o szkołach, akurat mi się nasunęło kolejne pytanie. W 2022 w październiku zapisałaś się na studia pielęgniarskie. Tak jest. Dlaczego? To jest stricte twoja chęć poszerzenia wiedzy? Czy coś przeczuwasz, co mogą jakieś zmiany nadejść w naszym prawie i chcesz od tego uniknąć? Wiesz co, tak naprawdę to jest pytanie, na które jest miliard odpowiedzi, bo ja o tym pielęgniarstwie myślałam chyba od 5 lat i tak się zbierałam jak sójka za morze i mówię, w końcu idę, no bo jakby albo teraz, albo wcale, bo już trochę stara jestem powoli, więc stwierdziłam, że pójdę, a powodów no wiele, no raz, że ta branża nasza beauty cały czas mówi o tym, ile będzie obostrzeń wchodziło, co kto może robić i no zawsze jednak to medyczne wykształcenie jest lepsze, chociaż i tak nie sądzę, żeby ono mi jakoś specjalnie pomogło w tym, co robić można, bo i tak większość rzeczy może zrobić lekarz według prawa. Dodatkowo przede wszystkim też wiedza, którą się tam posiada. No ja nie powiem,
Powiem szczerze, właściwie teraz tutaj mi się pomieszało w języku, że no dużą wiedzę tam otrzymujemy i o lekarstwach, i o wpływie tych lekarstw, i o tym, jak się no coś robi, jak się te wstrzykiwania robi i tak dalej. To jest całkowicie inna wiedza, inne procedury niż to, co my otrzymujemy w szkołach kosmetycznych, więc mi się podoba. Człowiek też nabiera takiej innej pokory do wielu zabiegów. No więc przede wszystkim ta wiedza i umiejętności. No dwa, że na pewno pomoże to trochę jakby w samym prowadzeniu biznesu, w branży, też ubezpieczyć wiele usług można lepiej, jak się ma wykształcenie medyczne i dodatkowo jeszcze tak naprawdę nigdy nie wie, co się stanie w tym kraju. Był już COVID, była wojna. Ja nadal się staram rozwijać swoje biznesy prężnie i mam ogrom pomysłów, co zrobić dalej, żeby mój biznes się rozrastał. Tylko nie wiem, kiedy to wszystko zrealizować, bo ta doba ma tylko 24 godziny. No ale i tak nie wiadomo, co się wydarzy. A jakby nie patrzeć, ta pielęgniarka to kurczę zawsze będzie miała wzięcie. No, a ja lubię, wiesz, krew, igły, te sprawy, mi się podoba. Czy jesteś masochistką ogólnie? Czyli te kanapy powinny być czerwone, nie różowe? Nie, no wiesz, róż to jest mój kolor, mimo że nie widać. No. Powiedz mi, nie jest ci ciężko po takim czasie, znaczy inaczej, no my jesteśmy w takiej branży, że my się non-stop uczymy, ale to uczymy się bardziej na własny rachunek czy z własnej chęci, a idąc na studia, no już ktoś tam od ciebie czegoś wymaga, tutaj przeczytania czegoś, tutaj przygotowanie się do jakiegoś kolokwium, tutaj sesja. Nie masz jakichś ogromnych dzisiaj trudności z tym? Jak stąd wrócę, a mamy godzinę prawie 21, więc jak stąd wrócę w późniejszej godzinie, to jeszcze będę siedziała północ i będę robiła prezentację na farmakologię. Więc nie jest mi łatwo. Ale powiem ci, że samo studiowanie jest fajne. Wiedza, którą otrzymuję, też jest fajna, praktyki są fajne. Minusem jest to, że nie potrafi się człowiek zmobilizować do tego właśnie uczenia się, którego mówiłeś na jakieś kolokwium, egzamin i tak dalej, bo jak idziemy na kurs, no to tak naprawdę to jest kurs, wiesz, jednodniowy, dwudniowy, masz trochę informacji, ale one wszystkie dotyczą jednej rzeczy, no i ten kurs robisz, nie wiem, raz na jakiś czas. A tu mamy ogrom informacji tydzień w tydzień, weekend w weekend i przyswojenie tego wszystkiego to jest tak naprawdę no nie do ogarnięcia, jeżeli się ma jeszcze swoje życie osobiste i pracę, w której się bardzo dużo czasu spędza, więc no jest trudno. Jest na pewno trudno to ogarnąć, ale ja zawsze mówię, że jak coś chcesz, to znajdziesz sposób, a jak nie chcesz, znajdziesz powód, więc no cóż, znajduję sposób. Dokładnie, wszystko kwestia chęci. Powiedziałeś, że zatrudniasz 21 pracowników, tak? Jaki był twój pierwszy pracownik, którego zatrudniłaś? Co on wykonywał? Jaki był zakres jego obowiązków? Wiesz co, moją pierwszą pracownicą była Weronika, którą serdecznie pozdrawiam, jak właściwie na każdym filmiku i każdym live'ie, bo wszyscy się mnie o to pytają, albo ja sama opowiadam. Weronika była moją dobrą kumpelą i też zajmowała się makijażem i stylizacją rzęs i paznokci. W sumie najpierw stylizacją paznokci, a potem dopiero rzęs. No i mi pomagała, była jakby, no może prawą ręką to jest złe słowo, bo ona po prostu wykonywała usługi, a i tak ja wszystko ogarniałam, tak jeżeli chodzi o zapisy i tak dalej, więc nie była to moja asystentka, a po prostu osoba wykonująca usługi. No i Weronika u mnie popracowała, nie wiem, rok czy ileś i teraz ma swój własny salon w Sosnowcu, mamy dobry kontakt, ona też zaczyna zatrudniać pracowników. No, więc jest wszystko tak, jak powinno być. Czyli rozstałyście się w zgodzie, ona po prostu ewoluowała i przeszła na swoje. Wiesz co, rozstałyśmy się w niezgodzie, ale to akurat nie ze względu na działalność. Natomiast połączyłyśmy się z powrotem, no wiesz, jakby no ja nie jestem człowiekiem, który gdzieś tam trzyma urazy i tak dalej. Weronika raczej też nie, więc łatwo poszło. To zanim zadam kolejne pytanie, jak sobie radzisz z tym, bo przynajmniej z tego, co ja obserwuję, przeważnie jest tak, że jeśli ktoś jest dobry w jakiejś rzeczy, załóżmy, jeśli dobrze wykonuje rzęsy, czy jest dobrą stylistką paznokci i tak dalej, to prędzej czy później naturalnym krokiem jest to, żeby przeszedł na swoje. Jak sobie z tym radzisz, żeby te osoby nie odchodziły od ciebie? Czy jednak nie, ta rotacja pracowników jest nieuchronna? Wiesz co, to jest tak, że w większości ludzie się dzielą na tych, którzy mogą prowadzić biznes i którzy mogą być pracownikami.
I są osoby, które jak zatrudnisz, to z góry wiesz, że to jest osoba, która nigdy nie pójdzie na własną działalność, bo ma taki charakter, sposób bycia, taką wygodę życia i tak dalej, że no nie będzie się w to pchać i, że tak powiem, albo nie podoła, bo to są dla niej za duże nerwy, stresy i tak dalej. I są, i ten drugi typ ludzi to są ludzie, którzy mają taki charakter, że wiadomo, że oni prędzej czy później pójdą na swój biznes, że to są ludzie, którzy łapią byka za rogi i gdzieś tam ten początek no musi być w salonie, bo musisz nabrać doświadczenia, wiedzieć, czym to się je i tak dalej, i tak dalej. No i to jest wtedy taka normalna kolej rzeczy. No ja mam dużo pracowników, którzy już mają swój biznes. Mam oczywiście kilku takich, z którymi się rozstałam nie w zgodzie, no bo zawsze się tacy zdarzają, natomiast ja się staram zawsze zrobić wszystko tak, żeby było w zgodzie, przynajmniej ja bym tak chciała, tak bym sobie życzyła. I to są pracownicy, do których, mimo że oni mają swój biznes, ja mogę napisać, jak się coś dzieje, mówię, halo, moja pracownica ma L4, może masz jakieś wolne terminy u siebie i albo może możesz przyjechać do mnie do salonu na zastępstwo kogoś ogarnąć. Czasami sobie podsyłamy gdzieś tam nawet klientki. No i to się ceni i to jest fajne. I tak naprawdę z takiej rzeczy, że odchodzi do nas pracownik na swoje, można wyciągnąć też sporo korzyści. No wiadomo, jak to się źle rozegra, no to nic z tego nie wyciągniesz i tak naprawdę jeden na drugiego będzie nadawać i robić złą opinię, a po co? Powiedziałeś, że pierwszego pracownika, którego zatrudniłaś po to, żeby on też wykonywał usługi, a i tak te sprawy organizacyjne tak załatwiałaś ty. Jeśli byś mogła doradzić, znaczy podejrzewam, że jest to kwestia mocno indywidualna i zależy od przypadku, lepiej zatrudnić osobę głównie jako swojego asystenta, który przy okazji może wykonać jakąś usługę, czy głównie kogoś właśnie tak samo jak ty, że wykonuje jakąś usługę i chcesz na nim więcej zarabiać? Wiesz co, tak naprawdę wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jaki ty masz budżet. Wszystko się o hajs rozchodzi, no bo jak zatrudnisz pracownika, który nie wykonuje usług, to ten pracownik na siebie jakby nie zarabia w taki widoczny sposób, tak? Czyli nie podbija ci obrotu do góry w żaden sposób, chyba że no sprawi, że ty możesz przez to wykonywać więcej usług. No ale jeżeli ty chcesz iść na urlop, nie wiem, masz L4 cokolwiek, no to wiadomo, że ten pracownik cię nie zastąpi w tej pracy, bo tego nie potrafi. Więc to tak naprawdę, czy to powinien być pracownik asystent, czy asystent, który wykonuje usługi, czy tylko usługodawca, no to tak naprawdę zależy od tego, na co cię stać i czego tak naprawdę się potrzebuje, jaki jest napięty ten grafik, czy tych klientek będzie tyle, żeby ten pracownik mógł pracować, więc no to wszystko naprawdę zależy od ogromu czynników. Jeśli już jesteśmy przy hajsie i finansach, zauważyłem to, z tego co rozmawiam z innymi osobami, bardzo wiele osób kompletnie nie ma policzone, ile zarabia. Czyli mniej więcej mają 10 koła przychodu, ale ile zarabia, nie wie absolutnie nikt. Ty od samego początku prowadzenia swojej działalności miałeś wszystko policzone ładnie w tabelce w Excelu, czy to przyszło z czasem? Wiesz co, ja do dzisiaj nie mam wszystkiego do końca policzonego ładnie w Excelu, bo powiem ci tak, ja i matematyka i papiery to są w ogóle, to się w ogóle nie zgadza. Jesteś kreatywną duszą po prostu. Tak jest, więc nigdy nie miałam niczego dobrze policzonego. I w ogóle jak ja zaczynałam działalność, to ja zawsze mówiłam tak, po pierwsze nigdy nie będę nikogo zatrudniać, zawsze będę pracowała sama, nigdy nie otworzę salonu kosmetycznego, bo mi się świetnie pracuje w domu, bo tak zaczynałam pracować, nigdy nie będę robić makijażu permanentnego, więc wszystkie nigdy, które powiedziałam, się nie zgadzają w ogóle. No i ja w związku z tym, że całe życie planowałam pracować sama i nie zatrudniać, no to nie liczyłam tego, no bo wiadomo, bo to wpadało do mnie, ja to miałam i tyle. Ja pamiętam, jak był czas, że miałam jeszcze, no nie wiem, chyba z 3-4 lata temu dopiero konto firmowe otwarłam, a działalność mam od 2012 roku bodajże, czy 2008, już nie pamiętam. I ja się bardzo bałam konta firmowego założyć w ogóle, no to jak nie masz konta firmowego, to już w ogóle nie wiesz, co wpada tam, a co wypada, skoro wszystko masz razem. No, od kilku lat już mam to konto firmowe, robię sobie przelewy na swoje, wiesz, konto prywatne i już mogę ocenić też, ile zarabiam. Natomiast no to na pewno, czy jest to konto firmowe i prywatne osobno, jakby już nam pokazuje trochę więcej, ile my zarabiamy. No a te wszystkie tabelki, no ja wiem, jak to wyliczyć i
plus minus sobie gdzieś to tam liczę, ale nie mam też tego ogarniętego aż tak dobrze, jak to być powinno, chociaż z roku na rok mam coraz więcej w tych papierach ogarnięte, bo im więcej się prowadzi, im bardziej się człowiek rozwija, no tym nie możesz działać tak po omacku, więc jakby no rok w rok trochę jakby więcej mam tych obliczeń wszystkich. No i wydaje mi się, że no bez pewnych obliczeń no nie można gdzieś pójść dalej, nie? Powiedz mi, bo mnie to bardzo mocno zastanawia, jak mówisz, że do tego stopnia aż się takiego bałaś, można powiedzieć, kolejnego kroku, ale rozwoju, typu zatrudnienie kolejnego pracownika. Jak to się stało, że teraz masz ich 21 i przeszłaś taką transformację dość szybko, w krótkim czasie? Nie wiem, chyba skończyły pytanie. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale mi umknęło. Aha, dobra, wiem, co chciałem powiedzieć. Że zatrudnienie pierwszego pracownika jest takim praktycznie naturalnym krokiem. Ale żeby dojść z jednego pracownika do 21, no to już nie jest naturalny krok. No, wiesz co, ja zatrudniłam moją pierwszą pracownicę w 2016, więc mamy lat 7, tak? Tak. 7, no niecałe 7, bo ją w lata zatrudniłam. No, więc to mi zajęło niecałe 7 lat. I jak to się stało, to ci powiem, że no tak naturalnie, bo to właśnie zatrudniłam jedną pracownicę, której ogarnęłam tyle klientek, że się okazało, że no do niej też już nie ma terminów, więc wiadomo, no jak się z nią rozstawałam, to musiałam ją od razu kimś zastąpić, znalazłam pracownika drugiego, potem się okazało, że no właśnie też dalej do niej nie ma terminów, do mnie nie ma terminów, ja dalej nie mam więcej czasu, tylko nadal mam tyle samo roboty, no więc zatrudniłam kolejną, no i tak sobie to idzie, za każdym razem, kiedy mam już full grafiki u wszystkich pracowników, to biorę nową osobę i tworzę nowe stanowisko pracy. I to jakby się dzieje tak naturalnie, samo z siebie. Na jakie usługi szukasz nowych pracowników, jeśli masz już ten kalendarz zapełniony? Taki, żeby odciążyć tych twoich obecnych pracowników, czy jednak jakąś tam innowację chcesz wprowadzać i non-stop poszerzać swoją ofertę? Wiesz co, no moi pracownicy nie zostają nigdy odciążeni nowym pracownikiem, bo to po prostu chodzi o to, że nowy pracownik sprawia, że mamy więcej terminów dla nowych klientek, tak? Więc ci starzy pracownicy dalej mają tak samo full roboty, ja mam dalej tak samo full roboty, natomiast no są miejsca na nowe klientki. No i jakby tyle, no bo bez nowych klientek no nie rozwiniesz gdzieś tam dalej tego biznesu. No a hajs się jakoś no mimo wszystko musi zgadzać, tym bardziej, że ja lubię dużą przestrzeń, duża przestrzeń dużo kosztuje, więc jakby na nią musi zarabiać więcej pracowników niż tam jeden czy dwóch. No i jakoś to tak leci. Rozumiem. Jak byliśmy na konferencji u Agnieszki, powiedziałaś, że jest jakiś z góry, znaczy mniej więcej przez ciebie wyliczony próg rentowności pracownika. Ile pracownik musi zarobić na czysto, żeby się zaczął opłacać? Wiesz co, powiem ci tak. Przede wszystkim jeden pracownik, który robi usługi, to w ogóle ciężko w ogóle mówić o tym, żeby on ci przynosił jakiś dochód. Tak naprawdę. No to jest po prostu taki pracownik, który sprawia, że ty się możesz dalej gdzieś tam rozwinąć, ale żebyś z tego miał nie wiadomo jaką kasę, no to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. I ja uważam, że tak najlepiej o jakimś zarobku można mówić dla pracodawcy, jeżeli już masz tak 3-5 pracowników, to gdzieś tam jak masz to dobrze wyliczone, to zaczniesz zarabiać na siebie z tego, że oni to ogarniają. Natomiast poniżej tych 3-5 pracowników, no to tak naprawdę nie masz szansy na urlop L4 i tak dalej, bo ty cały czas musisz pracować jakby z klientem. Tutaj też jakby, jeżeli chodzi o te usługi i ten próg rentowności, no to zależy kto jakie usługi wykonuje, tak? Jeżeli ktoś wykonuje makijaż permanentny, no to wiadomo, że ten próg rentowności dość szybko gdzieś tam zadziała i będzie się to opłacało. Natomiast no nie oszukujmy się, najwięcej klientów zawsze jest na paznokcie, rzęsy i tak dalej. To nie są drogie usługi, to są usługi między 100-150 zł. No i na takich usługach pracownik nie zrobi obrotu nie wiadomo jakiego w trakcie całego etatu. Dobrzy pracownicy robią obrotu przeważnie około 11-13 tysięcy, czasami 14, zależy od ich tempa pracy. Natomiast no jeżeli najniższa krajowa kosztuje obecnie 4200 pracodawcę, no to tak naprawdę jak sobie doliczysz jakąś część za twój salon, za produkty, za coś tam, no to poniżej siódemki. Jak zrobi obrotu, to jesteś na zero albo nawet na stracie, w zależności od twoich kosztów. Mhm. Każdy pracownik u ciebie zarabia na siebie? Czy masz takich, którzy wychodzą na zero albo delikatnie dopłacasz do nich, ale są transferem klientów na inne droższe zabiegi?
Wiesz co, staram się, żeby każdy zarabiał na siebie. I jeżeli się dzieje tak, że gdzieś tam nie zarabia jakoś za dużo na siebie, to przeważnie jest to początek jego drogi. Jest początkujący, doszkala się, albo te usługi trwają bardzo długo, no to wtedy może tam przez pierwszy miesiąc, dwa, no nie jest to zbyt pracownik opłacalny, ale robi się to w jakimś celu. Natomiast no właśnie jeżeli chodzi o te wszystkie usługi, ja mam w ogóle w salonie wszystkie usługi, tak naprawdę poza fryzjerstwem. Mamy jedynie fryzury do ślubu. Natomiast wszystkie te usługi są takie, że każdy na coś jakby zarabia, jakby reklamuje kolejny zabieg. Moi pracownicy też zresztą korzystają z usług naszego salonu, więc są taką jakby chodzącą reklamą. Ja moim pracownikom też robię i makijaż permanentny i tak dalej, więc klientki to widzą i to też jakby je nagania dalej. Więc tutaj każdy pracownik jest transferem na inne usługi. Czyli korzystacie praktycznie wszyscy z jednej bazy klientów i można powiedzieć, że przy tylu osobach bardzo łatwo jest, no nie oszukujmy się, znaleźć klienta na paznokcie czy też rzęsy, no bo jak sama wspomniałaś, to nie są zbyt drogie zabiegi i po prostu ten klient złapany raz zostaje na paru ładnych innych zabiegach, tak? Przeważnie tak jest. Jak rozliczasz się ze swoimi pracownikami? Bo wiem, że to jest bardzo ciekawy temat i zawsze każdy ma zagwozdkę zatrudniając pierwszego pracownika. Czy dać mu po prostu podstawę i na tym koniec? Czy dać mu podstawę i procent od obrotu? Czy sam procent od obrotu? Jestem ciekaw, jak to u ciebie wygląda i czy to jest zależne od usług, które wykonuje? Wiesz co, generalnie w całej branży beauty w 90% zawsze jest tak, że mamy podstawę i do tego jakiś procent od obrotu. Podstawa to jest w wielu salonach różnie, albo najniższa krajowa, albo coś wyższego, no to wszystko zależy tak naprawdę od stażu pracownika, doświadczenia, umiejętności, natomiast tutaj jest taki problem, że tak naprawdę jeżeli pracownik ma na przykład tylko wypłatę na umowie, obojętnie czy to jest najniższa krajowa, czy to jest nie wiem 4000 netto, czy ileś tam, to tak naprawdę ten pracownik nie ma żadnego motywatora do tego, żeby zarabiać więcej, żeby wykonywać więcej usług. Skoro czy on stoi, czy on leży, czy on pracuje, zarabia tyle samo, to po co on ma się męczyć i przyjmować klientki, tak? Więc de facto no lepiej, żeby pracownik miał wypłatę, no taką jakby premię po prostu od tego, ile on sobie zarobi u targu, bo wtedy pracownik jakby chce zarozrobić jak najwięcej klientek, chce przyspieszyć swoje tempo pracy, no i wtedy to wygląda tak, jak wyglądać powinno. No, natomiast bez takiego premiowania za utarg, no to pracownik zmotywowany nie będzie, niestety. Zarobki u ciebie w firmie i w salonach są jawne, że pracownicy poszczególni wiedzą, ile zarabiają, ile kto zarabia, czy nie? Wiesz co, ale pytasz się, czy u mnie między sobą pracownicy wiedzą, ile zarabiają, czy w innych salonach? W sensie, czy to... Znaczy nie, między sobą po prostu. Czy to jest w miarę transparentne, czy to jest taka tajemnica, że ktoś przychodzi ala po wypłatę i mówisz, ale broń Boże, nikomu nic nie mów, bo dostaniesz łeb, nie? Wiesz co, w ogóle kodeks pracy nie zabrania mówić pracownikowi o swoich wypłatach, więc jakby nawet jak ja bym powiedziała swojemu pracownikowi, że no nie mów o tym nikomu, to on i tak sobie może o tym powiedzieć, więc... Ja tak nikomu nie mówię, natomiast też nie rozmawiam jakby z pracownikiem A o tym, ile zarabia pracownik B, no bo to jakby nie ma sensu. Tutaj pracownicy, wiesz, wiedzą, że każdy ma inne doświadczenie, inne tempo pracy, inne utargi robi i tak dalej, i tak dalej. To jeśli są jawne, to zapytam, ile u ciebie zarabia najwięcej pracownik? Wiesz co... Ile zarabia? No to tak jak mówię, to zależy ile gdzieś ma obrotu, tak? No bo to też się, wiesz, to największą wypłatę, jaką wypłaciłaś? Największą, jaką wypłaciłam? 7,5 netto. I no to są takie, no ciężko jest, żeby gdzieś tam to chyba przekroczyć, ale to nie był makijaż permanentny, tak? Umówmy się. No ale to już są takie rekordy pracowników naprawdę i no, w branży beauty raczej ciężko, żeby ktoś tak non stop zarabiał taką kasę. Na permanentnym może i tak, ale jakby no też, no ja nie zatrudniam za bardzo pracowników na makijaż permanentny, mam jednego stylistę rzęs Błażeja, który robi makijaż permanentny, no ale nie jest to jego główna usługa, tylko dodatkowa, tak? No natomiast Błażej też bardzo dobrze ogarnia pracy, więc... No ale... Też to, co powiedziałeś, że może jakby ciężko jakby zarobić po prostu, żeby pracownik tyle miał powtarzalnego dochodu,
No bo to, że ty mu 7,5 tysiąca zapłacisz, to jest jedno. Ale dwa, ciebie to kosztuje 11 tysięcy brutto praktycznie, a dwa, jeszcze są wszystkie koszty salonu, materiały, ubezpieczenia, pierdoły. To efekt jest taki, że żeby on zarobić 7,5, on musi przychodu 20-25 tysięcy wyrobić mniej więcej, nie? No. Ale mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Jest to naprawdę no, dużo obliczeń. No i dużo kosztów przede wszystkim. A pracownicy często lubią narzekać na to, ile zarabiają, ale nigdy jakby nie zwracają uwagi na to, ile to jest kosztów. I często jest tak, że ci pracownicy, którzy od nas odchodzą, idą na swoje, to potem mówią, kurde, co ja zrobiłam. I sobie nie radzę, nie? No, normalnym krokiem. Bo się okazuje, że koszty są, wiesz, tragiczne. Znaczy, no normalnym krokiem, znaczy ja się ogólnie ostatnio spotkałem z taką statystyką, że 40% wszystkich Polaków nie wie, czy uważa, że nie płaci jakichkolwiek podatków. Już nawet nie mówiąc o VAT-cie. Uważają, że też VAT-u nie płacą. Ale to, jak taka osoba wyjdzie jakby od ciebie z salonu, pójdzie na swoje, nagle, kurczę, w większości przypadków, bo księgowa tak doradzi, jest VAT do zapłacenia, później 19% podatku, później 9% składki zdrowotnej, to nagle połowę z tego, co zarabiasz, już nie widzisz tego, a jeszcze nie w ogóle nie mówimy o kosztach i o innych rachunkach, no, nie? Dokładnie. Dokładnie, jeszcze wiesz, jeżeli masz kreatywną księgową, no to jest okej, nie? Jak nie masz kreatywnej księgowej, no to rzeczywiście może być ciężko. No tylko na kreatywną księgową trzeba wiedzieć, na co się zwraca uwagę, a tak to idziesz najczęściej do kogoś, że tam pytasz, no słuchaj, kto cię tam rozlicza? A tam pani Hania z czwartego piętra, ona super sobie radzi, tam przynajmniej zawsze mam porządek, nie? No ale to jest księgowa. Księgowa ma ci rozliczyć tak, żeby jeden wychodziło jeden w tabelce. No a nie, tak, żeby doradzić, aczkolwiek nie zawsze, bo ja mam na przykład jedną dziewczynę współpracującą na własnej działalności i miała księgową, która nie była jakoś specjalnie kreatywna, ale no podobno było wszystko okej. A jak ją wzięła moja księgowa, się okazało, że była oszukana z ZUS-em na tyle pieniędzy, że tyle by mogła stracić, gdyby w porę moja księgowa nie zadziałała, że no wiesz. No niektóre usługi są ciężkie do weryfikacji, nie? Bo samemu człowiek dokładnie albo się na tym nie zna. Ja albo się też na tym nie znam, więc akurat mam mega szczęście, że mam fajną księgową. No. Więc to jest taki pierwszy krok, który chyba trzeba zrobić. Znaleźć sobie odpowiednią tak, księgową albo przynajmniej radcę podatkowego. W naszej branży bardzo mało osób chce zatrudnić księgową i współpracować z księgową, szczególnie jeżeli mają działalność jednoosobową i nie zatrudniają pracowników albo zatrudnią pierwszego, to bardzo dużo osób też robi wszystko na własną rękę i myśli, no po co ja zapłacę tej księgowej 100, 200, 300 zł, bo to jeszcze przy takiej małej działalności są małe koszty, zrobię to sama. A sama, no to tak nie. Po to jesteśmy, mamy tyle różnych usług, wiesz, księgowych, grafików, nie wiem, jakieś różne inne osoby, że no trzeba z tego korzystać, żeby coś zrobić dobrze. No dwa, jeśli ty na przykład wykonujesz makijaż prętny, to gdybyś miała spędzić cały dzień klepiąc jakieś fakturki i tak dalej i rozliczenia, no to ty tracisz w tym momencie przychodu około 5-6 tysięcy, nie? Za to, że boli cię 300 zł, żeby komuś innemu zapłacić. Dokładnie. No i teraz mam też, wiesz, menadżerkę, która ogarnia wszystko, wypłaty pracowników, robi przelewy i tak dalej, i tak dalej. No i bez Angeliki to też bym była w lesie, bo bym musiała po prostu rezygnować z pracy, bo przy 21 pracownikach jest tyle papierów i tyle wszystkiego, że no to jest niesamowite. To właśnie dobrze, że to poruszyliśmy, delikatnie wybiegłaś w przód, ale jak sobie radził z prowadzeniem dwóch salonów jednocześnie, plus jeszcze ty wykonujesz swoje usługi, plus jeszcze ma swoje konsultacje właśnie z innymi salonami, to są wszystko starannie jakieś zaprojektowane procesy w każdym salonie, czy po prostu z tego, co wyczytałem, masz chyba jedną menadżerkę i w każdym salonie po dwie asystentki, czy coś przekręciłem? Wiesz co, mam ten salon, w którym my jesteśmy, to tutaj mam menadżerkę i dwie recepcjonistki, a na tym drugim mniejszym salonie mam jedną recepcjonistkę. Menadżerka skacze po obu salonach, no recepcjonistki są tutaj, wiesz, na zmiany i menadżerka im pomaga. No i menadżerka za mnie odwala właściwie całą brudną robotę, jeżeli chodzi o sprawy papierkowe i zatrudnianie i umowy, właśnie tak jak mówiłam, i urlopy, i no wszystko właściwie, zamówienia robi, wypłaty wypłaca, robi wszystkie przelewy, wysyła wszystkie pisma, które trzeba, no menadżerka robi naprawdę kawał dobrej roboty, no a recepcjonistki są od tego, żeby ogarniać klientki, które są wiadomo zapisywane w danym dniu, robią kawę, zapisują na wizyty, cały kalendarz ogarniają, no i ja tak naprawdę w tym salonie w większości się zajmuję tylko tym, że pracuję z klientem, no i prowadzę media, nie? Mhm. Jakim sposobem utrzymujesz tak wysoką jakość usług? Wczoraj liczyłem, masz 3301 opinii w dwóch salonach i średnią 5,0. No, jakieś dwie jedynki byś tam znalazł.
Ale to ja mówię o średnie, wiesz, na 3300, no to tak. Dobrze, 3299 pozytywnych opinii, a reszta jakim, wiesz, czasem ludzie mają problem mieć średnią 4,5 przy 100 opiniach i przy, załóżmy, tylko swojej usłudze, a ty odpowiadasz za innych ludzi, za inne usługi w dwóch salonach, w dwóch miejscach jednocześnie i masz 5,0. No, wiesz co, jakby staram się, żeby ci moi pracownicy mieli dobrą jakość usług, wysyłam ich na szkolenia, płacę im za te szkolenia, cały czas je rozwijam, nawet jak oni uważają, że im szkolenie nie jest potrzebne, to ja ich wysyłam na to szkolenie, więc szkolą się cały czas i to jest chyba właściwie najważniejsze i całe clue sprawy. No a do tego ja też jakby staram się, żeby klient był dobrze obsłużony u nas w salonie, nie tylko jeżeli chodzi o sam efekt usługi, ale też właśnie obsługę od wejścia do wyjścia. Ja też mam bardzo dobry kontakt z każdym klientem, więc większość klientek jakby zostaje zawsze ze mną i wie, że jest wszystko okej i że wszystko możemy ogarnąć i się chyba wszyscy lubimy. Ja tak myślę przynajmniej, że z większością klientek mamy taki mega, wiesz, dobry kontakt. One tu przychodzą, mimo że tu jest tak dużo pracowników i mogłoby się wydawać, że jest jak na dworcu i wiesz, kilka stanowisk tutaj, kilka tutaj. Tam czasami na recepcji mamy taki tłok, że no, panie stoją w kolejce, żeby zapłacić, ale mimo wszystko jest tutaj tak swojsko i każdy się dobrze czuje i to jakby nie patrzeć też wpływa zawsze bardzo na opinię, bo nie zawsze sam efekt usługi, ale też wszystko, co jest z boku tej usługi też wpływa na te opinie, więc ja się staram, żeby to wszystko dobrze razem grało i mam nadzieję, że mi to w miarę wychodzi. Czy to jest też zasługa zatrudniania? Właśnie na co zwracasz uwagę zatrudniając osoby? One muszą mieć doświadczenie, już określoną wiedzę. Czy zwracasz uwagę, jeśli też dwie rzeczy są, zwracasz uwagę na skillsy miękkie, czy no jakby całą komunikację i tak dalej? Na co zwracasz uwagę zatrudniając pracownika? Co do mnie, jak przychodzi pracownik na rozmowę o pracę, to ja tak naprawdę sobie z nim rozmawiam, tak jak teraz z tobą i pytam się, co robi, w czym się dobrze czuje, jak tam poprzednia praca, czy była okej, czy nie okej, co mu się nie podobało, mówię, jak tutaj jest. I generalnie chodzi o to, czy między nami zaskoczy jakiś taki po prostu feeling. Jeżeli mi się z kimś dobrze rozmawia i wiesz, czuję jakiś potencjał w samej rozmowie, no to wtedy mamy dużą szansę na powodzenie. Jakby generalnie bardziej mi zależy na tych właśnie takich umiejętnościach komunikacyjnych tego pracownika, żeby był właśnie otwarty, luźny. My tu mamy taką ekipę, że każdy się, wiesz, lubi i staram się zatrudniać takie osoby, które będą do siebie w miarę pasowały i nie będzie to wprowadzało żadnego zamętu. Tu w tym salonie mam całkowicie innych pracowników niż w tym drugim salonie mniejszym. Tam jest całkowicie inny typ klienta i inny typ pracownika i wiem, że część pracowników stąd nie pasowałaby tam i odwrotnie, więc to wszystko też jakby musi ze sobą pasować, musisz wiedzieć, jakie masz klientki, bo tutaj właśnie też mamy całkowicie inne klientki i też pracownik musi mieć trochę inne umiejętności, właśnie jeżeli chodzi o rozmowę. No i chyba według tego, bo to, że pracownik ma mniejsze umiejętności na przykład w jakiejś usłudze, to zawsze jesteś w stanie dopracować. Oczywiście genialnie by było, jakby ten pracownik umiał wszystko, był doświadczony i wiesz, i po prostu wchodzi i nic nie musisz robić. Rewelacja. Tylko jakby żyjemy w czasach, kiedy każdy chce mieć swoją działalność, swój mały salonik i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem i jest coraz mniej tych osób doświadczonych, więc trzeba powoli zacząć się otwierać na te osoby młodsze, niedoświadczone, które gdzieś tam trzeba troszeczkę doszkolić, ale da się to zrobić. Tylko trzeba poświęcić trochę czasu albo pieniędzy. Jesteś otwarta na takiego pracownika, który kompletnie nie ma żadnego doświadczenia, żadnej wiedzy i chciałby się wszystkiego bardzo nauczyć? Wiesz co, tak całkowicie od zera, żeby ktoś w ogóle nie miał pojęcia, czy to jest to, co on chce robić, to nie, bo tak naprawdę może się okazać, że mu się to w ogóle nie spodoba. Natomiast no, zdarzyło mi się ostatnio właśnie w lipcu, miałam tak, że zatrudniłam dziewczynę, która gdzieś tam ogłosiła swoje prace w necie, że robi w domu. Właściwie to nawet nie ona ogłosiła, tylko ktoś ją polecił. Ja akurat wtedy potrzebowałam na gwałt stylistki paznokci.
I te prace no, nie były fajne, było w nich dużo błędów, ale było widać potencjał. Ona robiła paznokcie 3 godziny, to było też nie do ogarnięcia, no bo żadna klientka 3 godzin nie wysiedzi. No ale udało się. Kilka szkoleń, trochę pracy na akord u nas, ściasiania tempa i teraz dziewczyna już z nami siedzi normalnie cały czas, tempo ogarnęła, klientki ją bardzo lubią i wiesz, jest okej. Okay. To super. Menadżerka to była osoba z doświadczeniem, czy wzięłaś ją po prostu, bo ci się spodobały jej skills? Menadżerka to była moja kumpela, więc jakby znałam ją, że jakby charakterowo się dopasujemy, że jest też taką konkretną, wiesz, babką, bo jakby w tej roli nie może być nikt jakiś tam, nie wiem, nieśmiały i tak dalej, i tak dalej. I po prostu jakoś tak od słowa do słowa ona szukała pracy i mówię, no to chodź, próbujemy. No to i się okazała idealną osobą na tym miejscu. Wcześniej nie pracowała w takiej branży ani nic. I... Nie boisz się zatrudniać znajomych? Bo wiesz, jak to się mówi, że biznesu ze znajomymi się nie robi, bo później już kompletnie nie są znajomymi, wręcz są wrogami przeważnie. Tak, wiesz co, no wtedy jak ją zatrudniałam, to byłam trochę na innym etapie zatrudniania niż teraz jestem. Wtedy ona była moim, nie wiem, czwartym pracownikiem, może miałam. Byłam ja, 2 albo 3 stylistki i Angelika właśnie, bo już po prostu brakowało kogoś, kto będzie to ogarniał, przyjmował telefony i ona wtedy była recepcjonistką taką zwykłą. Też nie było mowy o tym, że ona będzie menadżerką i będzie wszystko robić, ale to się tak po prostu wszystko rozwija, że no siłą rzeczy się tą menadżerką stała. Jest najstarszym moim pracownikiem na recepcji i jest odpowiedzialna i ma taki charakter, że no idealnie się w to miejsce wpasowuje. Teraz, czy bym zatrudniła kogoś tak na to miejsce, nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Masz jakieś swoje sekretne pytania rekrutacyjne, które wiesz, są taką delikatną piłką podkręconą, które odpowiedź może zaważyć tym, czy ktoś jest zatrudniony, czy nie? Wiesz co, nie mam żadnych sekretnych, natomiast zawsze pytam o to, jak było w poprzedniej pracy i dlaczego tam już ta osoba nie pracuje. I przeważnie na tym się człowiek wysypuje, bo albo się okaże, że powie coś na pracodawcę swojego byłego, co tak naprawdę z mojej perspektywy nie jest błędem pracodawcy, tylko jej jakimś widzimisię i po prostu jest rozwydrzonym dzieckiem ta dziewczyna i myśli, że to jest wszystko takie hop-siup. No, albo znowu powie jakieś takie, wiesz, rzeczy o sobie, jakie robiła w tej pracy i co się nie podobało, na przykład szefowej, a według niej było okej, a według mnie też by nie było okej. Więc jakby na tym pytaniu najbardziej chyba można poznać pracownika i się dowiedzieć, czego można od niego oczekiwać później, jak już u nas będzie w pracy. No i to chyba bardzo, bardzo zaważa wszystkim. Co sądzisz o powiedzeniu zatrudnij powoli, zwalniaj szybko? No dobre to jest na pewno powiedzenie, bo powiem ci tak, że no jak masz kogoś się z kimś rozstać, to bez sensu, żeby to trwało długo, no bo to nie pomaga w utrzymaniu dobrych relacji na pewno. A jak już ktoś, jak masz kogoś zwolnić, bo ktoś coś przeskrobał, no to tym bardziej. Więc jak najbardziej no pracownika trzeba zatrudnić mądrze w miarę, na ile to możliwe, no a zwolnić, no lepiej pożegnać szybko. Ile trwa u ciebie proces rekrutacji? Na chwilę. Czyli bardzo dobre powiedzenie, ale no. No, wiesz co, no jak ja już tyle zatrudniam i naprawdę przewidniało się tutaj dużo pracowników. No nas jest teraz 21, powiedzmy, że no jakieś 10 pracowników mam byłych. 10 może, no. Więc jakby no coś o tym już trochę wiem i jak do mnie przychodzi pracownik, widzę jego pracę, przeważnie to jest tak, że pracownik musi wykonać usługę na tym, jakby na tej rekrutacji, żebym zobaczyła na jakim etapie stoimy, jeżeli chodzi o umiejętności, żeby zobaczyć jak się kontaktuje z klientem, potem się zapytam tego klienta co sądzi ogólnie o tym pracowniku, no i ta rozmowa pracownika, czy jakby podobają nam się wspólne jakieś tam warunki, czy żeby wiedzieć, czy mamy jakiś ze sobą feeling i no i to jest właściwie tyle, jeżeli jest wszystko w porządku i to zatrudniam. Czyli podczas procesu rekrutacji zapraszasz go na wykonanie jednej, załóżmy, stylizacji przy sobie, czy to jest jakiś a la dzień próbny, czy wystarczy ci to, że on pokaże swoje prace, które wcześniej wykonywał? Nie, wiesz co, no powiedzmy najczęściej zatrudniam pracowników od stylizacji rzęs i stylizacji paznokci, tak? Mamy najwięcej jakby na to jakby takich stałych klientek, więc no pracownik wykonuje jedną usługę, no wiesz,
Trzeba pamiętać o tym, a niewiele osób o tym pamięta, że ten pracownik nawet jak przychodzi na tą rekrutację i posiedzi tutaj 2 godziny i wykona usługę, to za te 2 godziny też się mu powinno zapłacić, tak? Więc jak weźmiesz kogoś na dniówkę próbną na 8 godzin, to za te 8 godzin mu musisz zapłacić. I bardzo dużo pracodawców to naciąga i nie płaci za ten czas próbny. Oczywiście ja kiedyś też nie płaciłam, bo jakby nie wiedziałam o tym też, no jakby nie od razu się człowiek urodził pracodawcą z kodeksem pracy, wiesz, w głowie, bo jak ktoś zatrudnia, no to nie czyta tak naprawdę tego kodeksu pracy i nawet księgowo, jak chcesz zatrudnić kogoś, to nawet się nie chwalisz o tym księgowej, że o, wiesz, robię sobie rekrutację i co teraz. No, więc... Najważniejsze jest to, żeby właśnie też rozliczać się z taką osobą na tym umowie zleceniu chociażby. Więc zawsze u mnie to jest jedna usługa, no bo po co mam komuś płacić za cały dzień, skoro może to być jego ostatni. Więc biorę sobie na jedną usługę, potem jeszcze ta osoba przychodzi na jakiś okres próbny, jak jest wszystko w porządku. No i się dalej zatrudniamy, nie? No, ale ta jedna usługa jest wystarczająca. Czasami to jest usługa wykonywana na mnie, jak na przykład są paznokcie, więc sobie pogadam, czasami na moich pracownikach, czasami na moich klientkach. No. Tak. Co do umów, masz jakiś specjalny, taki swój ulubiony okres podpisywania umów? W sensie dość często się spotykam z tym, że niektórzy zatrudniają najpierw na 3 miesiące, później na 1,5 roku, a później dopiero na czas nieokreślony. Również tak robisz? Wiesz co, no tak generalnie jest według kodeksu pracy z możliwościami. Ma to swoje plusy i minusy, bo jak zatrudnisz pracownika na czas określony, no to wiadomo, że nie musisz mu dawać wypowiedzenia po tych 3 miesiącach, jak ci coś nie będzie podobało. Natomiast z drugiej strony pracownik się też czuje trochę niepewnie i on może już sobie szukać między czasami pracy, no bo jak są te 3 miesiące, no to skoro nie mówimy, ja tak kiedyś miałam taką sytuację, że miałam dziewczynę na 3-miesięcznej umowie, pojechałam sobie na urlop i jej się kończyła umowa w trakcie mojego urlopu. No i ja zapomniałam przed tym urlopem z nią porozmawiać o tym, co dalej. Znaczy, myślałam, że skoro ona nie rozmawia ze mną, ja z nią nie rozmawiam, no to wiadomo, że przedłużamy dalej tę umowę. Klientki miała pozapisywane, więc przyjeżdżam i po prostu podpisujemy tam z datą tam kilka dni wstecz, bo to bez problemu takie coś można zrobić. No, a ona mi pisze, że no umowa się skończyła i ona już tu nie pracuje. Mówię, no ale halo, a to czemu mi o tym nie powiedziałaś? Ja mówię, no ale ty mi też nie powiedziałaś, że chcesz mnie dalej zatrudniać. No ja mówię, no ale jeżeli nie mówię, że nie chcę, no to znaczy, że chcę. No i wiesz, i zostałam bez pracownika, będąc na urlopie, więc jakby no to wszystko ma swoje plusy i minusy. Jak zatrudniasz na te czasówki, no to musisz o nich pamiętać rzeczywiście i żeby się przypomnieć, rozmawiać z tym pracownikiem z dużym wyprzedzeniem, co dalej, bo ten pracownik sobie już może myśleć po tych 3 miesiącach, że coś innego będzie całkowicie robił. No, więc z jednej strony trochę zabezpieczenie dla nas jako pracodawców, z drugiej strony trochę kula u nogi. Poza tym też niewielu pracodawców wie, że jeżeli zatrudniasz kogoś na czas określony, a szkolisz tego pracownika i na przykład podpiszesz z nim lojalnościówkę, to po takiej umowie na czas określony on ci nie musi oddawać kasy żadnej. Mhm. Więc ja generalnie zatrudniam... po 1 miesiącu od razu na nieokreślony i koniec. Wiem, że jest takie coś, ale znaczy nie wiem, ja aż tak w kodeksie pracy nie jestem jakby oblatany, ja już dawno nikogo nie zatrudniałem, że jest takie coś, możesz podpisać umowę o zakazie konkurencji albo właśnie lojalnościówkę i tak dalej, ale przynajmniej z tego co słyszałem, jeśli to są usługi i to jest jedyna jego możliwość jakby zarabiania, czyli na przykład jest stylistką paznokci, no to przez czas obowiązywania tej waszej umowy, ty musisz dalej wypłacać wynagrodzenie? Dokładnie, czy? Tak. Dlatego no takich rzeczy się nie robi, to jest niedozwolone. No jeżeli ktoś takie coś nawet podpisze, no to i tak się nie musi tego trzymać i tak naprawdę pracodawca może mieć z tym duże problemy. Oczywiście jeżeli gdzieś tam, no tak, mamy RODO, klientki podpisują nam RODO, więc no pracownik nie powinien zrobić czegoś takiego, że sobie otworzy z kilka metrów dalej salon i zabierze nam całą bazę klienta, tak? I wtedy jak zabierze tą bazę klienta, a nie ma tak naprawdę prawa do tego, co jest na RODO podpisane, no to wtedy możemy gdzieś tam z tym pracownikiem dochodzić jakichś tam problemów. Natomiast tak ogólnie, no to ciężko jest zrobić coś takiego, żeby gdzieś pracownika, że tak powiem, zatrzymać w taki sposób, żeby nie mógł swojej pracy wykonywać, no bo tak jak wspomniałeś, no trzeba by było płacić za ten okres, kiedy on nie może pracować.
A dwa, to czy pracownik zabierze nam klientów, to tak naprawdę nie zależy, jakby, że tak powiem, od pracownika. Każdy by chciał sobie zabrać te klientki, to są częściowo jego klientki, bo je cały czas ogarnia. Natomiast klientki muszą być zżyte z właścicielem salonu. Jak są zżyte z właścicielem salonu, to jak wymieniasz tych pracowników, to on i tak z tobą zostaje, tak? Więc jakby są pojedyncze klientki, które są naprawdę takie, że tylko jedna osoba i koniec, ona woli, żeby nikt nie zrobił niż nie ta osoba, no to te osoby wiadomo sobie znajdą go gdzieś tam w sieci i do niej przejdą. Natomiast no ja staram się żyć z moimi klientkami bardzo dobrze. Wszystkie klientki mnie tu znają, wszystkie klientki generalnie chodzą do mnie, bo znają mnie też z sieci, jeżeli nie osobiście, więc jakby też mi ufają odnośnie mojej jakby jakości zatrudniania pracowników. Wiedzą, że jak jeden pracownik odpadnie, przyjdzie drugi go zastąpić, to też będzie okej. No, więc myślę, że nawet nie ma potrzeby zatrudniania, znaczy zrobienia takich umów, o których ty mówiłeś, bo no nie ma sensu. Spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją, że wysłałeś kogoś na szkolenie i on od razu po tym szkoleniu, znaczy może nie od razu, ale nie zdążył odpracować jakby ci tego szkolenia i uciekł sobie na swoje. Jest takie, da się w ten sposób jakoś zabezpieczyć? No zdarzyło mi się, tak. No i to jest to właśnie, o czym mówiłam, że no generalnie tylko dobra umowa cię przed tym zabezpieczy, ale ona też musi być zgodna z kodeksem pracy i wiele osób i wiele pracowników sobie nie zdaje sprawy z tego, jak wiele tych umów jest niezgodnych z kodeksem pracy. Jak masz pracownika ogarniętego, to sobie znajdzie to i ci wie, że tego nie będzie musiał spłacać, tak? Natomiast jeżeli jest to wszystko spisane zgodnie z kodeksem pracy i wszystko się zgadza, sposób wypowiedzenia, rodzaj umowy i tak dalej, no to wtedy płacić będzie musiał. Czyli jest takie coś jak ekwiwalent za wyszkolenie mniej więcej? Można, tak. No to dobrze. Powiedzmy, można to tak nazwać. Jest nawet ekwiwalent za pranie, słuchaj. Bo ja moim pracownikom, tak, wypłacam ekwiwalent za pranie. No to widzisz. No widzisz, no. Jak dasz pracownikom fartuszki, w których mają pracować i biorą sobie sami w domu, to muszą mieć za to płacone. No to widzisz. Człowiek się całe życie uczy. No, tak już przy tym jesteśmy. Powiedz mi o swoich konsultacjach. Na czym one polegają? W czym możesz pomóc? W jaki sposób pomagasz? Wiesz co, no ja prowadzę od niedawna właśnie konsultacje takie przeważnie online, bo to są osoby z różnych miejsc w Polsce. Czasami prowadzę też te konsultacje u mnie tutaj w salonie. Natomiast w czym ja tam mogę pomóc? No właściwie ze wszystkim. Ostatnio na przykład miałam konsultację, gdzie przez całą godzinę rozmawiałyśmy z dziewczyną, jak ona ma naprawić sytuację w salonie swoją między pracownikami i między nią, bo wróciła po macierzyńskim, w salonie się zrobiło źle, jest jakieś tam zgrzyty między pracownikami i właściwie cały czas konsultowałyśmy to, w jaki sposób powinna tą sytuację ogarnąć, żeby było dobrze. A problemów było tam dużo i komunikacyjnych i w ogóle takich interpersonalnych, ludzie nie byli zintegrowani ze sobą w żaden sposób. Ona nie była tam traktowana jak szefowa, tylko właściwie bardziej jak pracownik. A to też się ciężko taką utrzymać to jakby na takim dobrym pułapie, żeby jak się zżyjesz dobrze z pracownikami, ja staram się trzymać bardzo dobry kontakt z moimi pracownikami, chodzę z nimi na imprezy, gadam z nim o wszystkich problemach i różnych rzeczach. Też jest ciężko gdzieś tam trzymać tą granicę taką, żeby jednak oni mimo wszystko wiedzieli, że dalej jesteś szefem, a nie koleżanką. To jest chyba właściwie na początku zatrudniania najtrudniejsze, bo my się wczuwamy, zaprzyjaźniamy i tak dalej, a trzeba jednak zawsze, mimo tej jakiejś tam przyjaźni, koleżeńskości, mieć ten dystans duży do tego pracownika i no nie robić tak, że pracownik odchodzi i się płacze po nocach, bo tak przeważnie jest przy pierwszych zatrudnieniach, co ja zrobię, świat się zawalił, nie znajdę drugiego takiego samego pracownika, a ja zawsze, jak moja księgowa mi powtarzała, Magda, nie ma ludzi niezastąpionych, na pewno znajdziesz takiego samego pracownika albo lepszego. A ja mówiłam Ewelinie, no ale co ty gadasz, ona była niesamowita, miała tyle klientek i wiesz, i coś tam. No i potem się okazywało, że rzeczywiście, kurczę, znalazłam tego pracownika, który się okazał jeszcze lepszy i jest okej. I jakby po tylu przejściach z pracownikami wiem, że no nie ma ludzi niezastąpionych. Ja moich pracowników bardzo doceniam i szanuję i są świetnymi ludźmi, świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Natomiast no już nie patrzę na to tak uczuciowo jak kiedyś, że no świat mi się zawali, nie?
Czyli de facto pomagasz we wszystkim. Psychologia, finanse, tak, zarządzanie, jest. W marketingu również jakimiś tam sprawami? Też. Nie jestem oczywiście jakąś niewiadomą alfą i omegą, jeżeli chodzi o marketing, natomiast pomagam prowadzić i Instagrama, i Facebooka, bo są czasami osoby, które w ogóle, no nawet nie można powiedzieć, że raczkują w tym wszystkim, więc jakby ja prowadzę swoje media sama, cały mój zasięg, który mam, odbiór, to jest właśnie taki organiczny, typowy, który sama zrobiłam, też nigdy nie korzystam z żadnych reklam, więc co nieco o tym prowadzeniu wiem. No i też jeżeli ktoś potrzebuje tej pomocy, to też jak najbardziej to udzielam. Nie? I w wyliczaniu tych kosztów właśnie, ile powinny kosztować i usługi i właśnie ile powinien zarabiać pracownik, bo to też trzeba wyliczyć. To nie jest tak, że najbardziej lubię pytania na forum zawsze, jaki dać procent pracownikowi za usługi? A ja mówię, no taki, jaki wyliczysz, że jest opłacalny dla ciebie. No bo to, jak ja powiem komuś, że dostaje mój pracownik 10% obrotu, a innej osobie powiem, że dostaje 40% od obrotu, to i w tym wypadku, i w tym wypadku to jest możliwe. Tylko jakby kwestią jest tego, jakie mamy koszty salonu, ile ten pracownik pracuje, jakie robi obroty. Więc no tutaj jest naprawdę dużo obliczeń i nie ma co polegać na tym, co ktoś inny daje, nie? No i to wszystko zależy chyba od usługi, nie? Inny tak. Może być jakby procent od obrotu może dostać ktoś, kto wykonuje Cobido, czyli praktycznie bezkosztowy zabieg, a co innego jak załóżmy ktoś klei rzęsy, czy jest stylistą paznokci, nie? Gdzie już Dokładnie. Te materiały się zużywają trochę. Dokładnie, ale poza tym też pamiętaj o jakiejś odpowiedzialności, bo małą odpowiedzialność ma pracownik, który zrobi, nie wiem, paznokcie czy rzęsy, gdzie zaraz możesz się pozbyć tego materiału z oka czy z paznokci i szkodę można szybko naprawić, tanio wyleczyć, no a jeżeli komuś, nie wiem, spieprzysz na przykład permanentny albo kogoś poparzysz jakimś zabiegiem albo zrobisz cokolwiek innego, no to tak naprawdę są dużo wyższe koszty jakby zadośćuczynienia i tego wszystkiego, a to wszystko płaci pracodawca. To nie jest tak, że pracownik coś, nie wiem, spieprzy, musisz zapłacić 50 tysięcy odszkodowania, nie wiem, klientce, oby to było 50 tysięcy, a nie więcej. To spada to na ciebie jako na pracodawcę, więc jakby to też jakby ten procent musi być wyliczony względem tego, żebyś ty w razie czego mógł w jakikolwiek sposób pokryć takie koszty, no bo przecież wiadomo, że to no może się zdarzyć. Dokładnie. Jaki jest koszt takich konsultacji? Wiesz co, teraz biorę 300 zł za godzinę. I to są jednorazowe konsultacje? To są jakieś pakiety? Jak to wygląda? Wiesz co, na chwilę obecną jest to godzinka zegarowa ze mną i przeważnie na początek wystarcza każdemu, żeby jakby zacząć prowadzić, wypuścić wszystko na jakieś dobre tory, zmotywować się i zacząć działać. No wiadomo, później czasami się gdzieś pojawiają jakieś pytania jeszcze po czasie od tej konsultacji, natomiast przeważnie ta jedna jest taka okej. Okay. Jeżeli ktoś wymaga więcej pracy, stwierdził, że no to mu trochę pomogło, idzie level wyżej i potrzebuje dalej gdzieś tam pomocy, no to się po prostu spotykamy znowu. Jeszcze jedna rzecz teraz na szybko, chciałbym do niej wrócić. Czy masz jakieś swoje sprawdzone metody albo gdzie stawiasz granice pomiędzy tym, gdzie jesteś szefem, a gdzie jesteś koleżanką z pracy? Wiesz co, to jest ciężkie pytanie. No te granice na pewno widać w momencie, kiedy są jakieś zgrzyty, tak? Między nami a pracownikiem, nie potrafimy się dogadać, to wtedy na pewno się te granice gdzieś tam ujawniają i wiadomo, wtedy trzeba być tym szefem prawdziwym i powiedzieć trochę poważniej, albo jak pracownicy czegoś nie ogarniają, a powinni, no to wtedy też już wychodzę bardziej z takiej roli szefa, no i trzeba im, halo, no ale jest problem, musicie to zrobić tak i tak. Natomiast tu w pracy ja z nimi przede wszystkim pracuję normalnie jak pracownik, tak? Ja siedzę 8 godzin dziennie jak na etacie i przyjmuję klientki tak samo jak oni, więc jakby bardziej się traktujemy tutaj w pracy jako jednak koledzy z pracy i nie widać jakoś tam specjalnie tego, nie wiem, tej mojej wyższości, że jestem szefową, to tylko właśnie w takich cięższych sytuacjach, nie? Też chyba ty dość mocno, nie umiem się wysłowić, też chyba dość mocno ci pomaga fakt, że właśnie ta menadżerka odpowiada za większość spraw organizacyjnych, tak, więc bardzo. Ty po prostu, można powiedzieć, że jesteś u siebie na etacie firmy, więc jesteś swoim pracownikiem. Tak, tak, trochę nie? To tak wygląda, ja nawet nie mam pojęcia, kiedy moi pracownicy idą na urlop,
Nie mam pojęcia czasami, ile zarabiają. W sensie takim, że wszystko wypłaca tam Angelika, oblicza i tak dalej. No i oczywiście ja w każdej chwili mam do tego wgląd, ale jak nic się tam nie dzieje i nie muszę w to patrzeć, no to ja nie tracę na to czasu. Ufam jej, wiem, że robi to dobrze i od czasu do czasu sobie tam gdzieś tam posprawdzam. Natomiast no tak jak mówię, czasami jest tak, że właśnie moja menadżerka wie o tych wszystkich sprawach dużo więcej, ona też ma kontakt z moją księgową i tak dalej, niż ja sama, nie? Ja raczej tu jestem takim normalnym pracownikiem. Chciałbym, żebyśmy podsumowali w jakikolwiek sposób tą rozmowę z Pieją, jakąś klamrą, czy no po prostu jakoś fajnie to podsumowali. Jakie masz przemyślenia, czy też rady na temat zatrudniania pracowników, czy życia z pracownikami? Coś, co chciałabyś, żeby głośno wybrzmiało na sam koniec, żeby było podsumowaniem jakby twoich przekonań, czy tego odcinka? O kurczę. Wiesz co, nie wiem, ale na pewno ja bym chciała, żeby każdy pamiętał, że no, trzeba zawsze zrobić ten krok do przodu, bo jeżeli nie zaczniemy zatrudniać, no to nie pójdziemy nigdy dalej, bo oczywiście możemy podnosić non-stop ceny zabiegów, no ale kiedyś ten limit się skończy tych podnoszenia cen, no a też musimy mieć trochę własne życie, jeżeli chcemy się dalej gdzieś rozwijać, no to to jest chyba najlepszy sposób, żeby zacząć to robić i jak już zaczniemy zatrudniać, to żeby starać się pocisnąć to naprawdę, tak wiesz, pełną parą, żeby to zatrudnianie miało sens, żeby było więcej tych pracowników, a nie, że tylko myślimy, zatrudnię tego jednego i to mi wystarczy, bo na tym jednym to naprawdę za dużo się nie zarobi, ale kiedyś ten pierwszy musi być. I też, żeby traktować tych ludzi dobrze przede wszystkim. Oczywiście nie za dobrze, w sensie takim, że czasami jest tak, że my szefowie chcemy oddać całą siebie, a potem właśnie, nie wiem, płaczemy po nocach, bo tak dużo im daliśmy, a oni tego nie doceniają i tak odchodzą. Nie, to wszystko musi być wyważone, jakiś mieć to własny szacunek do tego pracownika, pracownik powinien szanować nas. Rozmowa, jeszcze raz rozmowa, bardzo często się spotykam z tym, że coś jest nie tak i od razu pracownik idzie do zwolnienia albo do wymiany. No nie, no rozmawiajmy ze sobą i jakby mi się wydaje, że jak wszyscy będziemy siebie traktować tak, jakbyśmy sami chcieli być tak traktowani, zarówno pracownik szefa i szef pracownika, to będzie na pewno dobrze. Gdzie można cię znaleźć albo gdzie z tobą się można umówić na konsultację? Wiesz co, no tutaj u mnie w Katowicach oczywiście jak najbardziej można się spotkać, natomiast można mnie spotkać oczywiście online, możemy porozmawiać, bo taką konsultację online to nie ma problemu przeprowadzić. No i tak naprawdę w jakichś konkretniejszych sytuacjach ja nawet mogę się wybrać do salonu, bo już taką miałam właśnie ostatnio rozmowę z dziewczyną, gdzie był problem między pracownikami i stwierdziliśmy, że tam powinny być jakieś mediacje po prostu między tym wszystkim, skoro ona sama tego nie potrafi ogarnąć, a jest potencjał do ogarnięcia tego, no to też jej zaproponowałam, że no słuchaj, jak będziesz chciała, to ja mogę przyjechać i zrobimy burzę mózgów i to rozwiążemy, tak? Więc jakby no dojazdowo też mogę, oczywiście wtedy dużo ciężej z terminem, bo trochę mój grafik jest ciasny, ale da się. Ale wszystko do ogarnięcia. Tak jest. Gdzieś tam później link wrzucimy w opisie, tak żeby można było się przez stronę internetową ciebie znaleźć. Jasne, zapraszam. Bo przy okazji wtedy można namierzyć, gdzie jesteś, w Katowicach, w którym konkretnie salonie siedzisz. Tak. No i co? No ja chyba więcej do ciebie pytań nie mam. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Kto z tobą zrobi wywiad? No właśnie, kurczę, jeszcze nie jestem na tej pozycji, żeby ktoś ze mną chciał gadać, ale może w przyszłości jak najbardziej. No. Widzisz. To musimy pomyśleć. Dokładnie. No ale co, ja się wszystkiego dowiedziałem a propos tego, co chciałem a propos pracowników ci zadać. Myślę, że wiele osób też z tego bardzo dużo wyciągnie. No mam nadzieję. No i będziemy gadać. No to co, bardzo ci dziękuję, Magda. Dzięki również.